szmiele, jak rzadko które owady, potrafią wprawić nas w dobry nastrój. Niezależnie od tego, czy zobaczymy je na łące, czy w centrum miasta. Zawsze lecą tam, gdzie rosną kwiaty. Optymalnie wykorzystują światło dzienne. Są aktywne 18 godzin na dobę przez całe lato, znacznie dłużej niż blisko spokrewnione z nimi pszczoły miodne. Rzadko kto zna jednak ich ciemniejszą stronę życia w podziemnych gniazdach spowitych mrokiem. Trzmiele żyją na wysokości nawet do 6000 metrów nad poziomem morza. Niektóre gatunki występują tylko w regionach wysokogórskich. Inne wciąż pozostają dla nas tajemnicą. Mają wrogów zarówno wśród barwnie upierzonych, jak i futrzastych zwierząt. Nie wszędzie są mile widziane. Jeśli muszą się bronić, zwykle wykorzystują swoje potężne żądło. Kto wyzywa na pojedynek trzmiela, podejmuje duże ryzyko. W naszym filmie przez rok będziemy towarzyszyć młodej królowej, by lepiej poznać życie tych niezwykłych owadów. Tajemnice trzmieli. Nasza opowieść zaczyna się późną zimą, czy może raczej wczesną wiosną, kiedy dni stają się dłuższe, a słońce odzyskuje swą moc. Pośród ostatnich połaci śniegu zakwita pierwsze drzewo w tym roku – dereń. Przy temperaturze nieco powyżej zera otwierają się pierwsze pąki. Ciepłe promienie słońca wywabiają śpiące dotąd muchy. Dla większości nielicznych owadów, które nie zginęły chłodną jesienią, jest jeszcze zbyt wcześnie. Około 20 cm pod warstwą śniegu i ziemi przebywają królowe trzmieli, które zdołały przetrwać. Ich kolonie zginęły jesienią. Królowe są wychłodzone. Obudzi je słońce. Glikol zawarty w hemolimfie chroni je przed zamarznięciem. Kiedy jednak śnieg zaczyna topnieć i wokół pojawia się woda i kryształki lodu, owady nie mogą dłużej czekać. Samica musi się ogrzać, by z powodzeniem zakończyć hibernację. Wciąż oszołomiona i osłabiona królowa próbuje dotrzeć do światła i ciepła. Obudziła się po półrocznym śnie zimowym. Jej pierwszym zadaniem jest oczyszczenie charakterystycznego czarno-żółtego owłosienia. Trzmiele wydają nam się spokojne i przyjazne. Badacze wciąż jednak odkrywają zaskakujące fakty związane z ich zachowaniem. Daleko nam do odkrycia ich wszystkich tajemnic. Zaczynają latać przy temperaturze od 2 stopni powyżej zera. Bez trudu mogą przelatywać nad wielkimi polami pokrytymi topniejącym śniegiem. Wypatrują kwitnących roślin i pożywienia. Królowa jest głodna, potrzebuje zastrzyku energii. Ale szczęście jej nie sprzyja. Dotychczas była osłabiona.
Teraz ma większy problem. Jeśli szybko nie dotrze do brzegu, wkrótce zginie. Nasza samica żyje na przedgórzu Alp. W tutejszym surowym klimacie niełatwo przetrwać. Tylko nieliczne trzmiele przeżyją swoje pierwsze dni. Zaledwie kilkaset metrów niżej klimat jest łagodniejszy. Tu wiosna jest w pełnym rozkwicie. Owady mogą liczyć na odpowiednią ilość pożywienia, by nabrać sił. Motyle, które przetrwały zimę, jak ta rusałka ceik, zaopatrują się w nektar w pierwszych kwiatach. Wokół rosną wierzby z charakterystycznymi baziami. Zakwitają jak pochodnie na skraju wciąż bezbarwnych lasów. Bazie są jednym z najważniejszych źródeł pokarmu owadów wiosną. Pszczoła osmia cornifrons to odległa krewna trzmiela. Wygląda na to, że pyłek kwiatowy zatkał jej trąbkę. Ten wydłużony narząd pomaga owadom zbierać nektar i inne płyny. Ma różną długość w zależności od gatunku trzmiela i jego specjalizacji. Wcześnie aktywizującym się latającym owadom niezbędne pożywienie zapewnia wierzba iwa. Trzmiele łapczywie pochłaniają nektar wierzbowych bazi. Wyżej, wśród gór, gdzie przebywa królowa, wiosna jeszcze w pełni nie dotarła. Żaby trawne są w miłosnym nastroju. Jednak nie wszystkie zwierzęta dobrze znoszą chłód i wilgoć, a już na pewno nie owady. Królowa przeżyła wypadek i wylądowała w lodowato-zimnej wodzie. Przed zimnem ochroniło ją owłosienie. Teraz samica musi ogrzać się w promieniach słońca i zdobyć wysokoenergetyczne pożywienie. W kwiatach ciemiernika białego znajduje bogate źródło energii – nektar. Łakomie spija go trąbką. W pełni sił podejmuje kolejne wyzwanie. Musi znaleźć nowy dom na nadchodzący sezon. Najlepsza byłaby nora porzucona przez inne zwierzę. Królowa rozpoczyna długi lot zwiadowczy. Szuka zagłębienia w ziemi, w którym można by zbudować gniazdo. Trzmiele rozmnażają się w gniazdach. Chętnie zajmują nory opuszczone przez myszy, ptaki bądź łasice. To dla nich idealne miejsca. Świstaki żyją w wykopanych przez siebie norach i nie przepadają za trzmielami. Wiedzą, że te owady mają tylko jeden cel – wtargnąć do ich gniazd. Gryzonie nie tolerują takich zwyczajów. Potrafią zwalczać intruzów. Własnym ciałem blokują wejście do swoich nor. Gronostaj chętnie wykopuje niewielkie nory w ziemi, ale tylko do osobistego użytku albo by zaimponować partnerce. Królowa pojawia się szybciej niż można byłoby się spodziewać.
wyczuła nadarzającą się okazję. Ale Gronostaj stoi na straży. Trzeba zacząć od początku. Budki lęgowe dla ptaków to również dobre schronienie. Często jednak są zajęte. Tak jak ta. Tu nie ma miejsca. Tym bardziej dla sublokatora. Para modraszek wprowadziła się do tego wygodnego domku kilka tygodni temu. To suche i dobrze ukryte miejsce jest idealne dla rodziców i ich sześciorga piskląt. Wejście ma najwyżej 3 cm średnicy. Nie prześliźni się tędy żadne większe zwierzę. Wrogowie modraszek nie mają tu wstępu. Królowa, która pojawiła się w pobliżu, zainteresowała się budką, szczególnie małym otworem wejściowym. Modraszka wyczuwa zagrożenie. Samica trzmiela, jakby zahipnotyzowana, krąży wokół otworu. Modraszka musi wrócić do budki przed trzmielem, żeby zapewnić pisklętom bezpieczeństwo. Instynkt opiekuńczy nakazuje jej chronić potomstwo. Zdeterminowana matka najwyraźniej nie obawia się, że intruz mógłby ją użądlić bądź ugryźć. Trzmiele są groźnymi przeciwnikami. Młoda królowa zaprzepaściła kolejną szansę. Szczęśliwie nie doznała żadnych obrażeń. Gdyby straciła jedno ze skrzydeł, to byłby jej koniec. Trzmiele są odporne i potrafią radzić sobie w trudnych warunkach. Ale królowa musi jak najszybciej znaleźć schronienie. Tylko wówczas będzie mogła się rozmnażać, a to niezbędne, by zdołała przetrwać. Mysia Nora może być jej ostatnią szansą. Po raz kolejny sprawdza teren. Czy wystarczy jej odwagi, by zajrzeć do środka? Podejmuje śmiałą decyzję. Jest jednak zaniepokojona. Widać to po jej zachowaniu. Mysia Nora sięga około 30 cm w głąb ziemi. Dopiero na jej końcu królowa będzie mogła się przekonać, czy to miejsce jest niezamieszkane. Wygląda na to, że znowu nie ma szczęścia. Mysz wciąż traktuje Norę jak swój dom. W ostatniej chwili samica trzmiela traci rezon. Mysz dostrzega jej obecność. Królowa będzie walczyć. Tym razem nie zamierza się poddać. Unosząc odnóża, daje wyraźny sygnał. Jeśli się zbliżysz, podejmę walkę.
Mysz ustępuje. Nie ma ochoty mieć do czynienia z żądłem i żuwaczkami trzmiela. Królowa wykorzystuje okazję i wkracza do domu myszy. To jednak nie koniec starcia. Myszy nie poddają się tak łatwo. Próba wyrzucenia ich z własnej nory jest bardzo ryzykowna. Zanosi się na walkę na śmierć i życie. Niespodziewanie królowa zwycięża. Jej agresywna postawa przyniosła skutek. Mysz opuszcza własną norę. Po wyczerpującej walce zwyciężczyni musi odpocząć. Przepędziła gryzonia wielokrotnie cięższego od niej. Teraz gniazdo należy do niej. W końcu może założyć własną kolonię. W pobliżu inna kolonia trzmieli drzewnych zajęła starą budkę dla ptaków. Tu widać już wiele pracujących robotnic, które wylęgły się w ostatnich kilku dniach. Królową jest największa samica w budce. Zajmuje miejsce po środku. Liczebność kolonii będzie wzrastać z biegiem lata aż do około 100 osobników. W porównaniu z gniazdem pszczół miodnych to raczej niewielka kolonia. W ulu może żyć nawet 80 tysięcy pszczół. Nasza królowa musi jak najszybciej wydać na świat potomstwo. Przygotowała naczynie z wosku wypełnione nektarem. To jej zapas pożywienia. Może z niego korzystać, kiedy pogoda na zewnątrz nie sprzyja lataniu. Trzmiele nie tworzą plastrów miodu. Swoje gniazda budują nieco inaczej. W gruczołach znajdujących się w odwłoku wytwarzają wosk, który następnie trafia do żuwaczek. Potem formują małe garnuszki. Kolejny krok to wydanie na świat potomstwa. W specjalnie przygotowanych garnuszkach królowa składa jaja zapłodnione ubiegłej jesieni, zanim trzmiele udały się na długi zimowy odpoczynek. W każdym pojemniku królowa składa od 5 do 15 jaj. Z każdego jaja rozwija się larwa. W ciągu 20 dni larwa zmieni się w poczwarkę. Królowa trzmieli jest zaskakująco opiekuńczą matką. Dba o każde jajo. Najpierw sprawdza, czy nie jest uszkodzone. Następnie zamyka małe garnuszki. Rozpoczyna się proces rozwoju. Na zewnątrz wiosna jest już w pełni. Niezliczone kwiaty wabią owady różnych gatunków żółtym pyłkiem kwiatowym. Ale to, co nam wydaje się śnieżno-białym rajem, dla trzmieli prezentuje się zgoła inaczej. Naukowcy twierdzą, że postrzegają one świat w barwie ciemno-niebieskiej. Kwiecień. Owady nie mogą się oprzeć kwiatom drzew owocowych. Kwiaty moreli i jabłoni zapewniają wyjątkową ucztę. Trzmiele są w swoim żywiole. Alpejskie sady są źródłem czystej energii.
Z ostatnich badań wynika, że trzmiele mogą rozpoznawać kolory najszybciej spośród zwierząt. Zajmuje im to zaledwie tysięczne części sekundy. Pszczoła miodna cieszy się kąpielą w pyłku kwiatowym mniszka. Te owady słyną z ciężkiej pracy, jednak trzmiele odwiedzają w ciągu dnia 5 razy więcej kwiatów. Trzmiele w szczególny sposób dbają o swoje potomstwo. Samica nieustannie ogrzewa jaja swoim ciałem. Zapewnia im temperaturę 35 stopni Celsjusza. Żaden z owadów nie jest równie opiekuńczy w czasie rozmnażania się. Dwadzieścia dni później następuje niezwykła chwila. Wylęgają się młode trzmiele. Tuż po wykluciu się są bezbarwne i miękkie. Nie mają też rozwiniętych skrzydeł. W bezpiecznym gnieździe szybko osuszają się. W środku temperatura sięga 30 stopni Celsjusza. Trzmiele wylęgają się jeden po drugim. Wszystkie to robotnice. Kolonia królowej nieustannie się powiększa. Do końca lata może liczyć 500 osobników. Królowa tylko wytwarza jaja. Nie opuszcza już gniazda. Wiosna przechodzi w lato. Miodunkę plamistą odwiedzają rozmaite owady, m.in. trzmiele rude. Pozory często jednak mogą mylić. Muchówka bujanka większa wygląda jak trzmiel, ale nim nie jest. Ten owad dysponuje wyjątkowo długą trąbką. Zwierzę pieczołowicie oczyszcza swoje skrzydła i trąbkę. To czynność niezwykle ważna dla latających owadów. Inwazja pasożytów mogłaby doprowadzić do ich szybkiej śmierci. Bujankowate mają gęste owłosienie, przypominające sierść. Dorosłe odżywiają się nektarem kwiatów, tak jak trzmiele. Mimikra zapewnia im istotną korzyść. Mają niewielu wrogów. Rzadko kto odważy się zaatakować szukającego pożywienia i nektaru owada o wyglądzie trzmiela. Istnieją nawet owady, które przybierają barwy trzmieli. Z daleka nie sposób odróżnić, czy to trzmiel, czy mucha. Nawet najlepszy kamuflaż może okazać się bezużyteczny. Żołny nie dają się oszukać. Te kolorowe ptaki żyją głównie w łagodnym śródziemnomorskim klimacie. Rozmnażają się w zagłębieniach glinianych i lessowych urwisk. Najchętniej odżywiają się latającymi owadami. Wśród nich najbardziej cenią sobie pszczoły. Chwytają trzmiele w locie swoimi potężnymi dziobami. Doskonale radzą sobie z usuwaniem żądła i gruczołu jadowego z ofiary. Odpowiednio przygotowane trzmiele stanowią doskonały posiłek. Ogród nie jest ulubionym miejscem żołny, za to często można tu spotkać trzmiela. Ten kwitnący ogród oznacza dużo nektaru. Dla niektórych ogrodników trzmieli w ogrodzie nigdy nie jest za dużo.
Od tysięcy lat pszczelarze hodują pszczoły w ulach, by zbierać ich miód. Ale dopiero w XXI wieku mogliśmy zobaczyć lot trzmiela z pudełka. Westerlo, niewielkie miasteczko w Belgii. Hoduje się tu trzmiele gajowe. Ogrodnicy chętnie goszczą je w swoich ogrodach. Te pracowite owady od razu kierują się ku kwiatom. W tym laboratorium trzmiele bada się, by przed rozpoczęciem hodowli wykluczyć obecność pasożytów lub chorób. Wszystko odbywa się w ściśle kontrolowanych warunkach. Każda królowa ma własną kolonię. Każda z kolonii znajduje się w osobnym pojemniku, których są tu setki, tysiące, setki tysięcy. Tuż po wylęgnięciu robotnice są karmione pyłkiem kwiatowym. W sztucznie stworzonym środowisku owadom zapewnia się optymalne warunki do rozwoju. To hodowla trzmieli na skalę przemysłową. Dostarczane do wielkich hurtowni ogrodniczych kolonie zapylających kwiaty trzmieli zapewniają regularne zbiory. Sadownicy coraz częściej korzystają z tak wyhodowanych owadów, kiedy zimna bądź zbyt wilgotna wiosna uniemożliwia loty pszczołom miodnym. Pomysł hodowli trzmieli w plastikowych pojemnikach wielu osobom wciąż jeszcze wydaje się dziwaczny. Wylęgają się pierwsze młode trzmiele. Z czasem pojemnik okazuje się za mały. Owady zostają przeniesione do większego. Czerwone światło uspokaja je. Następnie młodym podaje się płynne substancje odżywcze przed czekającą je długą podróżą. Co roku do sadów w całej Europie trafia około 400 tysięcy kolonii trzmieli z tej hodowli w Belgii. Przenośne kolonie zapylają miliony roślin na naszym kontynencie. Pszczoły są pracowite, ale trzmiele pracują jeszcze wydajniej. Zbierają pyłek nawet przez 18 godzin na dobę. Każdy z nich zapyla około 1000 kwiatów dziennie. Również hodowcy roślin w szklarniach chętnie korzystają z usług trzmieli. Dzięki tym owadom dziś można uprawiać tam pomidory od marca do października. Lato. Kolonia naszej królowej rozwija się z każdym dniem. Robotnice wracają z koszyczkami wypełnionymi po brzegi. To dobry znak. Pyłek zostanie umieszczony w małych miseczkach z wosku. Złożony pyłek i nektar posłużą za pożywienie dla całej kolonii. W środku pulsującego życiem gniazda znajduje się królowa. Jej jedynym obowiązkiem jest wytwarzanie kolejnych jaj. Wysokie góry stanowią przeszkodę dla wielu zwierząt, ale nie dla trzmieli. W Indiach te owady widziano na wysokości 6000 metrów nad poziomem morza. W europejskich Alpach trzmiele często pojawiają się na lodowcach.
Niektóre gatunki dzięki swojemu gęstemu owłosieniu są wyjątkowo odporne. Trzmiele ziemne tworzą kolonie na wysokości do 2700 metrów nad poziomem morza. Trzmiele występują na całej półkuli północnej, ale najlepiej czują się w regionach o umiarkowanym, chłodniejszym klimacie. Na wysokogórskich łąkach, powyżej linii drzew, żyje wiele owadów. Zwabia je tu wielka różnorodność kwiatów. W Alpach panuje wilgotny i chłodny klimat. Niektóre gatunki trzmiela świetnie radzą sobie w takich warunkach i przebywają tu nieustannie. To jeden z nich. Wiele gatunków trzmieli wyspecjalizowało się do życia w określonym środowisku. Przedstawiciele tego gatunku najchętniej przebywają w odsłoniętych wysokogórskich regionach. Kolejny typowo alpejski gatunek trzmiela. Oprócz charakterystycznego ubarwienia, te owady wyróżnia wyjątkowo twarde owłosienie. Ten gatunek do dziś pozostaje dla nas zagadką. Kolonia rzadko przekracza liczbę 50 osobników. To pierwsze zdjęcia wnętrza ich gniazda. Życie wśród wysokich gór to efekt długotrwałej ewolucyjnej adaptacji. Sierść chroni również innych mieszkańców tych regionów. Niedźwiedzie brunatne. Choć są głównie roślinożerne, odżywiają się też owadami. Nawet największy i najpotężniejszy niedźwiedź ma słabość do miodu. Dziuple drzew często są zamieszkane przez dzikie pszczoły. Niedźwiedź ma bardzo czuły węch. Wyczuwa zapach miodu z odległości setek metrów. Atrakcyjny zapach to nie tylko efekt pracy pszczoły miodnej. Dociera też z gniazd trzmieli. Kiedy niedźwiedź ruszy ku niemu, nic nie może go powstrzymać. Nawet żądlące owady, które najwyraźniej wręcz pobudzają go do działania. Wielkimi pazurami zwierzę bez trudu rozrywa podziemne gniazda. Gniazdo trzmieli zostaje doszczętnie zniszczone. Owady muszą je opuścić.
Niedźwiedź połyka całe fragmenty gniazda. Razem ze słodkim nektarem pochłania larwy, poczwarki i dorosłe trzmiele. To zwiększa atrakcyjność uczty. Najedzony olbrzym oddala się, niezakłopotany obecnością owadów. Czyżby wychwycił zapach kolejnych zapasów miodu? Sporo trzmieli dostało się do jego sierści. Teraz mogą zemścić się za zniszczenia, jakich dokonał. Niektóre gatunki trzmieli są doskonale wyspecjalizowane. Osiągnęły jeszcze wyższy poziom zdolności adaptacyjnych. Ten alpejski podgatunek trzmiela występuje jedynie w Alpach na wysokości od 800 do 2500 metrów nad poziomem morza. Dysponuje najdłuższą trąbką spośród wszystkich podgatunków europejskich. Spija nią wodę z niewielkich zbiorników. Trzmiele te często walczą o najlepsze miejsca. Imponujące narzędzie służące do picia powstało jednak z innego powodu, związanego z rośliną zwaną tojadem bądź mordownikiem. W regionie alpejskim rośnie wiele gatunków tej trującej rośliny. Ich górna część kwiatu ma charakterystyczną hełmowatą budowę. Trzmiele należące do tego podgatunku specjalizują się w zbieraniu nektaru z osobliwie zbudowanych kwiatów. By do niego dotrzeć, muszą wspiąć się po łodydze. Dosięgnąć nektaru mogą jedynie dzięki długiej trąbce. Te trzmiele spijają nektar niemal wyłącznie z kwiatów tojadu, ale też tylko one zapylają te rośliny. Żaden inny owad nie zdoła dotrzeć do wnętrza ich kwiatów. To podręcznikowy przykład koewolucji, w wyniku której dwa gatunki rozwijały się w wyjątkowo dopasowany do siebie sposób. Tak doskonała synchronizacja jest jednak ryzykowna. Zniknięcie jednego gatunku oznacza zagładę drugiego. Wciąż jeszcze nie odkryto wielu podobnych współzależności. Wiadomo jednak, że licznym gatunkom trzmieli grozi wyginięcie. Ich wymarcie spowodowałoby z kolei wyginięcie wielu nieodkrytych dotąd gatunków roślin. Na początku lata wiele łąk wciąż pokrywają kwiaty. Feeria barw ma jeden główny cel – zwabić zapylające owady – pszczoły, trzmiele, motyle. W pełni lata niezwykłe to bogactwo zaczyna zanikać. Krajobraz zdominowały kłosy zbóż. Po czerwonych makach i niebieskich chabrach nie ma już śladu. Teraz, kiedy źródeł pożywienia jest znacznie mniej, pola uprawne stały się prawdziwym azylem dla zgłodniałych owadów. O tej porze roku na łąkach i w ogrodach pojawiają się kosiarki i kosy. To oznacza jeszcze mniejszą ilość kwiatów.
Łąki trzeba jednak kosić, inaczej trawy zdominowałyby środowisko. Na utworzonych przez człowieka łąkach trawa koegzystuje z roślinami zielnymi. Dziś wielu zwolenników rolnictwa ekologicznego zaczyna kosić łąki w kilku etapach. To łączy się z większym wysiłkiem, ale owady zapylające kwiaty mają wtedy więcej czasu i możliwości, by odkładać zapasy. Łąki mogą być bardzo zróżnicowane. Rosną na nich setki gatunków roślin, które tworzą nieocenione środowiska dla różnorodnych zwierząt. Wiele z nich można zobaczyć wyłącznie pod mikroskopem. W czasie koszenia łąk latem rywalizacja pomiędzy zapylającymi owadami gwałtownie wzrasta. Ogrody kwiatowe to doskonała biosfera. Kwiaty kwitnące do późnego lata są niezbędne dla owadów zbierających nektar. Nawet mieszkańcy miejskich społeczności zaczynają tworzyć coraz więcej naturalnych środowisk. W austriackich zielonych miastach ponad 70% przestrzeni to miejsca, w których trzmiele mogą latem gromadzić pożywienie. Nawet miejskie parki i ogrody służą owadom za źródło nektaru. W sierpniu na ulicach można już dostrzec martwe trzmiele. Ogrody zapewniają pokarm przez całe lato, ale ten okres dobiega końca. Jednym z ostatnich źródeł pożywienia są kwitnące późnym latem lipy srebrzyste. Ich małe, żółtawe kwiaty kwitną do końca sierpnia. Zgłodniałe trzmiele nie potrafią się im oprzeć. Kwiaty lipy srebrzystej zawierają mannozę, cukier prosty, długo uważany za zabójczy dla trzmieli. Niesłusznie. Prawda jest bardziej złożona. Bez względu na zawartość mannozy, trzmiele i tak uwielbiają nektar lipy srebrzystej. Wygłodniałe pod koniec lata owady są zmęczone nasilającą się rywalizacją o pożywienie. Trzmiele tracą więcej energii na dotarcie do nektaru, niż zyskują po jego spiciu. Dlatego giną. By przetrwać, trzmiel musi dostarczyć organizmowi około 150 mg cukru dziennie. Brak nektaru pod koniec lata powoduje śmierć wielu trzmieli, które stają się pożywieniem dla mrówek. Innym wielkim zagrożeniem jest bardzo groźny pasożyt trzmiela Aphomia socjella z rodziny omacnicowatych. Zjada wosk, tworzy kokon i przepoczwarza się w gnieździe trzmieli, po czym opuszcza je już jako dorosła ćma. Jeśli gniazdo trzmieli zostanie naruszone, szkodniki takie jak ćmy i roztocze mogą się tam swobodnie rozwijać. Roztocze potrafią być przydatne. Oczyszczają gniazda trzmieli z odchodów i zbędnych odpadów. Plaga roztoczy może jednak uśmiercić całą kolonię trzmieli. Rozmnażające się masowo roztocze osłabiają wylęgające się trzmiele. Wiele z nich nie może latać. Roztocze wczepiają się w kark trzmiela i zaczynają ssać.
Owad nie może pozbyć się tych pasożytów. Na przełomie pór roku w kolonii naszej królowej zachodzą zmiany. Królowa jest ospała, a wokół panuje wielkie zamieszanie. Królowa próbuje dyskretnie się wycofać, ale nagle w szeregach poddanych wybucha bunt. Pada ofiarą własnego lęku. Robotnice żądlą ją, gryzą i uderzają. W końcu samica ginie. Przetrwała mroźne zimowe miesiące. Znalazła miejsce na gniazdo i utworzyła kolonię. Unicestwia ją jej własne potomstwo. Trudziła się 6 miesięcy. Teraz się jej pozbyto. Kolonią trzmieli rządzi bezwzględny cykl życia kolejnych pokoleń. Wkrótce potem wśród robotnic w kolonii pojawia się wiele większych osobników. To nowe królowe, które wylęgły się pod koniec lata, by zapewnić rozwój następnego pokolenia. Przyszłe królowe opuszczają podziemne gniazdo, by wzlecieć w pierwszym locie godowym. Trutnie, znacznie mniejsze samce trzmiela, czekają na okazję, która przydarza im się raz w życiu. Ruszają za młodymi samicami, by z nimi kopulować. Kopulacja może trwać ponad pół godziny. Jedno zapłodnienie wystarczy królowej do założenia nowej kolonii. Ale to dopiero wiosną, po przebudzeniu się ze snu zimowego. Nie wszystkim jednak uda się tego dokonać. Tam, gdzie roją się trzmiele, nigdy nie brak drapieżników. Pochłonięte zalotami trzmiele nie dostrzegają zbliżającej się modliszki. Przyszła królowa czy jej adorator? Wybrana ofiara nie umknie drapieżcy. Modliszka pożera ją w całości. Nadeszła jesień. Zimowity jesienny to ostatnie kwitnące rośliny. Dni odwiedzających je trzmieli są już jednak policzone. Trzmiele zwabia jeszcze pyłek ostatnich kwitnących goryczek, ale życie tych owadów dobiega końca. Zmieniające kolor liście zapowiadają nadejście mrozu. Gdy zaczynają opadać, znaczą kres życia trzmieli. Bogactwo kolorów jesieni jest zwodnicze. Nie sygnalizuje już obfitości pożywienia. Zwiastuje nastanie zimy. Kolonie trzmieli wymierają. Przetrwają tylko zapłodnione przyszłe królowe. Znajdą schronienie pod ziemią, mchem lub opadłymi liśćmi. Tam spędzą w stanie apatii najbliższe miesiące, chronione przez swój pokryty gęstymi włoskami szkielet zewnętrzny. Z nadejściem wiosny młode królowe wynurzą się z kryjówek, by założyć nowe kolonie i odegrać swoją rolę w niekończącym się cyklu życia. Opracowanie Telewizja Polska. Wersja polska Artur Boryczko.
Konsultacja naukowa tekstu dr Andrzej Kołodziejczyk. Czytała Krystyna Czubówna.